Na początku XIX wieku matematyk francuski Fourier zadał sobie bardzo ciekawe pytanie: jakie warunki musi spełniać funkcja okresowa, żeby dało się ją rozłożyć na sumę harmonicznych, czyli na przebiegi trigonometryczne? Doszedł do zaskakujących wyników, które z początkowo nie podobały się matematykom. Że nawet funkcje okresowe schodkowe czy takie piłokształtne udawało się rozłożyć na, na sumę funkcji sinusoidalnych czy kosinusoidalnych, które jak wiemy ze szkoły, mają kształt gładki. Taka analiza bardzo przydaje się w muzyce, gdyż wtedy dany dźwięk możemy rozłożyć na dźwięki podstawowe. W zadaniu, które sobie. Przeliczymy, pokażę ci na prostym przykładzie, jak taką funkcję, która tutaj jest dana klamerką, rozłożyć właśnie na sumę funkcji trigonometrycznych. Uzyskamy w ten sposób tak zwany szereg Fourier. Funkcja, która tutaj jest w klamerce, jest złożona z dwóch kawałków funkcji liniowych i zdefiniowana jest na przedziale od minus pi do pi. I jak dla naszej funkcji będzie wyglądał szukany szereg Fourier. Będziemy chcieli ją zapisać jako sumę pewnego składnika stałego, który tradycyjnie jest oznaczany przez a0 przez 2. No i plus suma przebiegów trigonometrycznych od 1 do nieskończoności. Mamy tutaj sumę kosinusów z pewnymi współczynnikami, które będziemy oznaczać przez AN. No i drugą sumę, sumę sinusów. Tutaj te współczynniki oznaczamy tradycyjnie przez bn. I w rozkładzie występuje tutaj częstość omega. Jeżeli chcemy, żeby ten rozkład był poprawny poza przedziałem od minus pi do pi, to wtedy trzeba założyć, że ta funkcja jest okresowa. Także okres tej funkcji wynosi 2 pi. Możemy sobie narysować tutaj jej przedłużenie i w lewo i w prawo, wtedy będziemy mieli taki piłokształtny obraz. Nasza omega jest w ogólności równa 2 pi przez okres tego przebiegu. W naszym przypadku okres wynosi 2 pi. To co zrobił Fourier to podał gotowe już wzory na te współczynniki. Rozkład jest ten troszeczkę analogiczny jak rozkład wektora w pewnej bazie, gdzie te A i B to są współrzędne tego wektora, a funkcjami bazowymi są cosinus i sinus. Są te kosinusy i sinusy. Fourier określił też jak w tej przestrzeni zdefiniować iloczyn skaladny. I wtedy współrzędne A N. Będziemy obliczać tak, że będzie to 2 przez t. Tutaj pojawi się całka oznaczona od minus t nad 2 do t nad 2 z naszej wyjściowej funkcji przemnożonej właśnie przez ten składnik cosinus n omega x. Więc możemy sobie go tutaj przekopiować. No, i całka jest po dx, a n zmienia się od 0 do nieskończoności. No i analogicznie wzór na bn jest taki sam, z tym, że zamiast kosinusu występuje tutaj sinus, i w tym przypadku, tak jak tutaj w tej sumie, n -y zaczynają się od jedynki, gdyż nie ma współczynnika b0. Więc całe nasze zadanie będzie sprowadzało się do obliczenia tych całek i po znalezieniu wzorów ogólnych trzeba je będzie wstawić tutaj w to miejsce, no i potem zastanowimy się nad interpretacją tego wyrażenia. Najpierw ustalmy sobie jeszcze ile u nas wynosi omega. Okres jest równy 2 pi, więc u nas omega jest równa 1. Więc w tych nawiasach będziemy mieli samo NX, natomiast połowa okresu to będzie pi wyraz A0 to będzie więc 2 przez 2 pi, czyli 1 przez pi razy całka od minus pi do pi z naszej funkcji razy cosinus n tutaj jest równe 0, a kosinus 0 jest równy 1, więc będzie całka z naszej samej funkcji f od x dx. A taka całka jest równa liczbowo polu pod wykresem tej funkcji. Funkcja ta jest parzysta, więc możemy ją policzyć jako dwa razy pole tego trójkąta. Będziemy mieć więc 1 przez pi, 2 razy pole trójkąta, a pole trójkąta to jest połowa długości podstawy razy wysokość. Obie te liczby są równe pi. Dwójki się nam skracają, pi się nam skraca i składnik ten jest równy pi. I pozostaje nam teraz osobno jeszcze policzyć tę całkę, gdy n jest różne od zera, zaczyna się od 1. Policzymy ją tutaj już wtedy naraz dla wszystkich nów różnych od zera. Początek jest ten sam. To co możemy zauważyć, to zarówno nasza funkcja f od x, która jest parzysta, jak i cosinus jest parzysty. Iloczyn funkcji parzystych jest parzysty. Więc całkę po przedziale od minus pi do pi. Możemy zamienić jako dwa razy znowu całkę od 0 do pi, wtedy rachunki będą prostsze, a w tym przedziale nasza funkcja ma wzór pi minus x, to jest ten kawałek tutaj opadający, razy cosinus Nx dx. Tę całkę możemy sobie rozłożyć tutaj na różnicę dwóch całek, rozbijając ten nawias pi minus x. Z pierwszego składnika będziemy mieli tutaj pi, które możemy wyłączyć przed całkę, razy sam cosinus nx dx, no i minus całkę z x cosinus nx dx, w tym pierwszym składniku pi się nam tutaj skraca. Pamiętamy, że n jest różne od zera. Całki te są elementarne, tutaj podam Ci ich wynik. Natomiast w końcowej części nagrania to już dla chętnych pokażę jak te całki wyliczyć, żeby Cię tutaj nie zanudzać. Tutaj została nam dwójka. Natomiast ta pierwsza całka okazuje się być równa 0. Mamy dalej minus 2 przez pi. Natomiast wynik drugiej całki zależy od tego, czy, jest, czy n jest parzyste, czy nieparzyste. Więc napiszę tutaj razy klamerka. Całka ta zeruje się dla nów parzystych. Natomiast dla nów nieparzystych jest równa minus 2 przez n kwadrat. Gdy n jest nieparzyste, ten składnik przed klamrą możemy sobie tutaj mnożyć I ostatecznie wynik dostajemy tutaj klamrowy. Współczynniki a, n są równe 0. Dla n równego 2k. I 4 przez pi n kwadrat gdy n jest nieparzyste. w naszym szeregu Fourier występują jeszcze współczynniki przy sinusach ale samo sinus sama funkcja sinus jest funkcją nieparzystą i tu ważna uwaga jeżeli nasza wyjściowa funkcja tak jak tutaj na rysunku jest parzysta to w rozkładzie Fourier Będą występowały jako niezerowe, tylko współczynniki przy kosinusach, natomiast wszystkie współczynniki przy sinusach będą się zerowały. Nawet jeżeli tego nie będziesz pamiętać i zaczniesz na egzaminie liczyć te współczynniki Bn, to te całki po prostu okażą się równe 0, więc nic strasznego się nie stanie, tylko troszeczkę czasu stracisz. Podobnie, jeżeli funkcja wyjściowa byłaby nieparzysta, to warto wyłącznie liczyć współczynniki Bn, a wtedy od razu z teorii wiemy, że współczynniki te tutaj, AN, są równe 0. W naszym przypadku Bn jest 0 i możemy wynik teraz już podstawić do naszego szeregu. Pamiętając, że współczynnik A0 wyszedł równy pi. Szereg ten sobie tutaj przekopiujemy, żebyśmy widzieli, co robimy. Pierwszy składnik będzie więc równy pi przez 2. Potem mamy sumę. Powinniśmy tu sumować teraz od n równego 1 do nieskończoności. Ale tak jak pokazaliśmy tutaj w tej klamrze, niezerowe składniki dostajemy tylko dla, sen, dla n równych 2k plus 1. Możemy więc sobie tutaj w miejsce AN -a podstawić ten składnik, tylko w miejsce N dajemy 2K plus 1, i suma będzie wtedy po K, zaraz zastanowimy się nad zakresem tego K, tutaj będzie 4 przez Pi i razy 2K plus 1 do kwadratu razy cosinus NX. Sumowanie powinno zacząć się od n równego 1. A patrząc na ten wzór, widzimy, że n jest równe 1 dla k równego 0. Suma więc będzie od k równego 0 do nieskończoności. Formalnie teraz, żeby tutaj napisać tę równość, powinniśmy jeszcze matematycznie upewnić się, że spełnione są tak zwane warunki Dirichleta. O nich powiem jeszcze przy innej okazji. I teraz zastanówmy się jeszcze co oznacza taki wynik. Naszą funkcję piłokształtną udało się rozbić na sumę składnika stałego i kosinusów z coraz wyższymi częstościami. Rozkład ten robiliśmy w przedziale od minus pi do pi. Ale pod warunkiem okresowości tej funkcji jest on też prawdziwy. Poza tym przedziałem zapiszmy sobie tutaj pierwsze dwa wyrazy tego rozwinięcia, wtedy już tutaj równość będzie przybliżona. Mamy składnik P2, który jest składnikiem stałym. Tutaj jeszcze oczywiście w miejsce N powinno być 2K plus 1. Piszemy teraz składnik dla k równego 0. Będziemy mieli tutaj plus 4 przez pi razy cosinus x. No i jeszcze weźmy k równe 1. Będziemy mieli wtedy 4 przez pi i razy 9 cosinus 3x. Tutaj rozwinięcie to sobie urywamy dla przykładu, ale oczywiście. Pełen szereg ma dalsze kosinusy z coraz wyższymi tutaj liczbami przy x, czyli coraz bardziej zagęszczone te kosinusy. Składnik ten 4 przez pi cosinus x możemy sobie też narysować. 4 przez pi to w przybliżeniu będzie równe 4 trzecim. Razy funkcja cosinus x, zaznaczona tutaj krzywą czerwoną. No, i jeszcze mamy składnik z cosinusem 3x, który tutaj w przybliżeniu tak wygląda. On ma tutaj małą amplitudę 4 przez pi razy 9, więc troszeczkę go narysowałem w powiększeniu. Interesujące teraz jest, zobac jest zobaczyć, jak wygląda suma tej funkcji. Suma tej funkcji stałej, funkcji czerwonej i funkcji zielonej. I w tym celu możemy użyć tutaj dowolnego programu, który rysuje wykresy. No ja użyję tutaj serwisu Wolfram Alpha. Widać, że po dodaniu do siebie tych, tych trzech funkcji, w których występowały dwa kosinusy z różnymi tutaj częstościami i składowa stała. W wyniku otrzymujemy już przebieg, który kształtem zbliżony jest. Do tego przebiegu pił piłokształtnego, oczywiście, występują tu jeszcze pewne odstępstwa, gdyż urwaliśmy ten szereg na trzech wyrazach. Możemy sobie tutaj dołożyć teraz następny składnik. Dla k równego 2 będziemy tutaj mieli w nawiasie 5 i 5 do kwadratu będzie równe 25. Dokładamy więc składnik 4 przez pi razy 25 i razy cosinus 5x. I widzimy, że zmniejszyły się nam tutaj te zafalowania, które były na wcześniejszym wykresie. Wykres ten coraz bardziej zbliża się tutaj do osi y równa się 0 i otrzymujemy coraz bardziej. Przebieg, który jest zbliżony do naszej funkcji wyjściowej, wtedy jesteśmy w stanie uwierzyć, że, jeżeli byśmy tu dokładali kolejne składniki aż do nieskończoności, no to wtedy matematyka tego problemu tak działa, że tutaj rzeczywiście pojawiłby się punkt, w którym już różniczkowalności by nie było, pojawiłyby się tutaj szpice. Teraz jeszcze już dla chętnych pokażę jak. Wyliczyć te dwie całki. Całkę od 0 do pi z cosinus nx dx. Liczymy sobie tak, że liczymy najpierw całkę nieoznaczoną z cosinusa nx. Jeżeli wolisz też, możesz też sobie w pierwszym kroku nx podstawić jako t. Wtedy w wyniku dostajemy tutaj 1 przez n razy sinus nx można to łatwo sprawdzić, że jeżeli weźmiemy pochodną tutaj z sinusa nx, dostaniemy cosinus nx i razy funkcja razy pochodna wewnętrzna, która jest równa n. Te składniki się tutaj skrócą i dostaniemy funkcję wyjściową, i to wyrażenie musimy wziąć od pi do 0 w takich granicach. Dostajemy więc sinus n razy pi minus sinus 0. A obie te wartości są równe 0, zatem całk... sama całka jest równa 0. Natomiast w przypadku tej drugiej całki od 0 do pi z x razy cosinus nx dx możemy użyć całkowania przez części, jako u przyjmujemy sobie x. Tą funkcję, którą pochodna nam uprości, a jako V przyjmujemy cosinus NX, wtedy pochodną u mamy równą 1, natomiast całka z samego cosinusa NX, tak pokazaliśmy, jest równa 1 przez N razy sinus NX. I stosujemy wzór na całkowanie przez części, także najpierw robimy tutaj ten iloczyn na krzyż x przez n sinus nx w tych granicach od 0 do pi i musimy jeszcze odjąć całkę z tego iloczynu, czyli całkę od 0 do pi z 1 przez n razy sinus nx. 1 nad n sobie tutaj wyłączamy przed całąkę dostaniemy więc minus 1 przez n, a całka jest oczywiście po dx, całka z sinusa nx to będzie minus cosinus nx, no i podzielony znowu przez n. Wyrażenie to musimy oczywiście wziąć znowu od 0 do pi, minusy się nam skrócą. Przed całość możemy sobie wyłączyć 1 przez n kwadrat. Bierzemy wartość już wtedy samego cosinusa nx. Najpierw w x równym pi. Będzie więc cosinus npi minus cosinus 0. Kosinus 0 jest równy 1. Natomiast ten składnik cosinus NP przyjmuje wartość 1 dla nów parzystych i minus 1 dla nów nieparzystych. Dajemy sobie więc tutaj klamrę. Mamy dla nów parzystych 1, minus 1. Natomiast dla nów nieparzystych mamy tutaj minus 1, minus 1. Łącznie więc wynik tej całki będzie równy 0 dla nów parzystych i minus 2 przez n kwadrat dla nów nieparzystych. Tu oczywiście pamiętamy, że licząc tę całkę, mamy jeszcze przemnożenie przez minus 2 przez pi stąd wziął się nam tutaj składnik 4 przez pn jeżeli masz tu jakieś pytania to śmiało zadawaj je w komentarzach zrozumienie szeregu Fourier'a bardzo może Ci się przydać czy to w fizyce, czy to w analizie sygnałów analogowych i cyfrowych jest to bardzo potężne narzędzie Dziękuję Ci za cierpliwość i zachęcam Cię do zasubskrybowania kanału Fizmat.